Magazyn bardzo cool, turalny. Dziś w magazynie, jak zwykle, przypomnimy, zaprosimy i podpowiemy, na co się wybrać. A zatem zaczynamy. Park Miliona Świateł pod koniec ubiegłego tygodnia świecił wyjątkowym blaskiem. To za sprawą dzieci, które zostały tu zaproszone wspólnie ze swoimi rodzinami zastępczymi. Mimo delikatnego mrozu było głośno, kolorowo i po prostu fajnie. Imprezę zorganizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i to było, naszym zdaniem, bardzo kulturalne wydarzenie. Jest ogromna radość, ponieważ pani prezydent zwiększyła wynagrodzenia rodzinom zawodowym, co jest bardzo ważne. No bo, jak Państwo wiecie, no pieniążki jednak są również potrzebne do tego, żeby odpowiednio zapewnić byt tymże właśnie dzieciom. Jestem przekonana, że rodziny zastępcze dla wielu dzieci są tym miejscem, absolutnie miejscem miłości, miejscem bezpieczeństwa. Dlatego z ogromną wdzięcznością patrzę na ludzi, którzy całe serce oddają tym maluchom. Dziś widzimy, jaka to gromadka w Zabrzu, 19 rodzin zastępczych, na co dzień opiekuje się od świtu do nocy. I edukacja, i bezpieczeństwo, i zdrowie, i kultura, i sport, i rekreacja, i wędrówki po górach, i zasiadanie do wspólnego stołu. Myślę, że każdy, kto ma rodzinę, wie, ile serca trzeba włożyć w swoją rodzinę. Wie też, ile serca trzeba, żeby ogarnąć rodzinę zastępczą. W poniedziałek, 7 lutego, w herbaciarni Czajnik w ramach dyskusyjnego klubu książki dyskusja poświęcona książce Kult Łukasza Orbitowskiego. To mistrzowska opowieść o nas samych. Jest rok 83, okres największej beznadziei Polski Ludowej. Po prowincjonalnych parafiach rozchodzi się wieść o Maryi ukazującej się na działkach w podwrocławskiej Oławie. Kościół odcina się od objawień, a generał Jaruzelski grzmi o religijnej ciemnocie. Mimo milicyjnych szykan dziesiątki tysięcy pątników nadciągają do małego miasteczka. Dyskusja o książce o 18 w herbaciarni. Teraz czas na Teatr Nowy. 10 i 11 lutego źli Żydzi. Umarł ukochany dziadek ocalony z Holokaustu i zostawił cenną rodzinną pamiątkę. Kto powinien ją odziedziczyć? Apodyktyczna nacjonalistka, żydowska nazistka, jak ją nazywa jej brat, fanatyczna religijna Diana czy on sam? Na razie jest to pytanie retoryczne. 11 lutego śmiech wzbroniony. To jest równanie z trzema niewiadomymi. Szalony trójkąt zależności. Ona, on i ona. Obraz rzeczywistości zmienia się jak w kalejdoskopie. Romanse i namiętności w tym przedstawieniu to jak domek z kart. Kto odważy się wyjąć kartę z tej kruchej budowli? No właśnie. Jedno jest pewne. Teatr wraca do nas, spragnionych prawdziwej sztuki. W dobie pandemii łatwo nie jest, ale nikt na szczęście się nie poddaje. My zaczynamy pracę nad najbliższą premierą. Marcin Sławiński będzie reżyserował komediodramat pod tytułem Historie łóżkowe. No i normalnie zaczęlibyśmy tę pracę gdzieś tam na początku lutego, bo premiera planowana jest na Dzień Teatru, czyli 27 marca. Zwykle tego typu spektakl przygotowujemy przez około 6 tygodni, no ale tym razem zaczynamy dużo wcześniej, nauczeni doświadczeniem, może nie naszym, bo nas to akurat nie spotkało, bo robiliśmy niewiele premier, ale wielu innych teatrów, które kilkakrotnie podchodziły do jakiegoś spektaklu i musiały przerywać pracę ze względu na to, że któryś z członków zespołu okazał się pozytywny, no i trzeba było zawiesić pracę, jedna kwarantanna, druga kwarantanna. Były takie spektakle, były takie premiery, do których naprawdę podchodziło się po 4 razy. Tego się bardzo boimy, no ale jesteśmy pełni nadziei, że może jednak nam się to uda. Przystępujemy do pracy nad nowym spektaklem. To jest jedna z planowanych w pierwszym półroczu, czyli w tym sezonie, premier. Drugą będzie bajka przygotowana w okolicach Dnia Dziecka. No, nie będę ukrywał, że bardzo myślimy w tej chwili o tym, żeby przygotowywać spektakle, które będą się cieszyły dużym zainteresowaniem i będą się przekładały na frekwencję. No, ten czas niepewności ma również wymiar finansowy. No, dostaliśmy bardzo mocno po kieszeni w ciągu ostatnich 2 lat, no bo nasze wpływy
radykalnie się zmniejszyły, co rzutuje przede wszystkim na wynagrodzenia aktorów, którzy zarabiają pieniądze wtedy, kiedy grają. No i to jest dla nas w tej chwili priorytetem, żeby po prostu odbić się troszeczkę, nie powiem od dna, ale od tego bardzo niskiego poziomu w porównaniu z rokiem 2019. Dlatego myślimy głównie o przedstawieniach, które będą przyciągały widzów i będą gwarantowały kompletyna widowni. Przenosimy się teraz do Domu Muzyki i Tańca, gdzie już 13 lutego wystąpi Maciej Maleńczuk w programie koncert promujący album Klauzula Sumienia, na którym nie zabraknie również największych pieśni artysty. Ostatnia nocka, Tango Libido, Sługi za Szlugi, Synu czy Dawna Dziewczyno. Oj, będzie się działo. Maciejowi na scenie towarzyszyć będą muzycy znani m.in. z Piwnicy pod Baranami czy z poprzednich tras koncertowych. A co w marcu? Wyjątkowy koncert, największe przeboje oraz mnóstwo pozytywnej energii. Sylwia Grzeszczak to wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów, której chyba nie trzeba specjalnie przedstawiać. Znana jest z niezwykłego głosu, a także umiejętności gry na pianinie, których połączenie z wielką gracją i niebywałą łatwością przekuwa w kolejne hity. Posłuchaj największych przebojów artystki, nowych aranżacji i piosenek w czasie trasy koncertu w Zabrzu już 10 marca. Warto się przygotować. Teraz przenosimy się do Filharmonii Zabrzańskiej. Data 11 lutego. Wykonawcy: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej. Dyrygent: Tomasz Tokarczyk. W repertuarze m.in. Czajkowski, Romeo i Julia, Wagner, Tristan i Izolda i wiele, wiele innych sercowych utworów, a wszystko w ramach Walentynek w Filharmonii. Muzyka i miłość od klasyki do filmu. No i przy okazji przypominam Państwu o naszym suflerze, w którym odnotowaliśmy wszystkie najważniejsze wydarzenia kulturalne. A zatem do zobaczenia.